Zacznę od historii, świadectwa, które słyszałem ostatnio i wierzę, że do kogoś, co najmniej jednej osoby, na pewno to jest, a jak dla więcej, to chwała Bogu, a potem będzie kazanie. Więc dotyczy to człowieka, który opowiadał historię, już miał tam, był po 30, ale opowiadał, kiedy się nawracał, jak miał naście lat, bo był, ateistą, to jest mało powiedziane, gdzieś tam schodził na jakieś grupy satanistyczne, więc jego życie było totalnie oderwane od Boga, tak absolutnie oderwane od Boga. Do tego stopnia, że jego hobby nawet było to, że chodził pod kościół, aby straszyć ludzi, którzy przychodzą tam do kościoła. Ubierał się na czarno, malował jakoś dziwnie i robił wszystko, żeby tylko jakby zdyskredytować Boga, żeby obrazić tych, którzy gdzieś próbują go szukać, chodzić do kościoła. Także jego życie było absolutnie, absolutnie daleko od Boga, tak tylko daleko, jak można by sobie wyobrażać. Ponieważ był w tej subkulturze, to bardzo lubił muzykę metalową, jakieś takie ciężkie brzmienia, no i jak ktoś kiedykolwiek miał okazję poczytać albo posłuchać tej muzyki, to tam o Bogu rzadko bardzo śpiewają. Rzadko, bo może jedną kapelę znam. A reszta to są naprawdę bardzo takie ciężkie teksty. No i pewnego dnia jego znajoma dała mu płytę i mówi, masz, posłuchaj, no nie? On tak obejrzał, metalowa muzyka, posłucham. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś był taki zespół, może jeszcze gra 2TM23. To jest chrześcijański zespół, który śpiewał o Bogu właśnie w ten taki ciężkim stylu. Więc on włączył tą płytę, przesłuchał może 30 sekund, gdzie muzyka mu się bardzo podobała, muzyka się zgadzała, tylko tekst mu się nie zgadzał, bo było Jezus ratuje, Jezus zbawia, Jezus jest twoim życiem, jeżeli przyjdziesz do Niego, to On cię znajdzie i tego typu teksty, więc to wyłączył. Wyłączył to i mówi, bez sensu zupełnie. Ale kiedy wyłączył tą muzykę, poczuł, że jest jakiś taki gniew, taka złość w jego sercu i mówi, coś tu jest nie tak. To powinno mi być obojętne, skoro Boga nie ma, to powinno mi to być obojętne, a ja się po prostu denerwuję. I tak minęły 2-3 dni, on dalej gdzieś to taką irytację miał i mówi, nie rozumie tego. Po 3 dniach włączył jeszcze raz tą płytę, sam mówi, że nie wie dlaczego. Wieczorem przed spaniem znowu usłyszał ten tekst, że Jezus jest zbawieniem, że Jezus ratuje, Jezus zbawia. I mówi, że za drugim razem, kiedy to przesłuchał, nie wie, co się wydarzyło. Ale pokój, taka miłość, takie bezpieczeństwo, takie ciepło otoczyło go, że przez 4 godziny w nocy beczał, bo nie wiedział, co się dzieje i mówi, to jest coś niesamowitego. I to jest coś niesamowitego. Kiedy wstał następnego poranka, pierwsze, co zrobił, to pobiegł do kościoła, żeby się wyspowiadać. I tam opowiedział księdzu, co się wydarzyło. Wyspowiadał się z tych grzechów, które sobie przypominał, ze wszystkich dziwnych historii, które robił przeciwko Bogu, przeciwko Kościołowi. I kiedy usłyszał w tym konfesjonale, że jakby zostają ci te grzechy odpuszczone, mówi, że znowu ten sam pokój, znowu ta sama miłość zalała jego serce. I od tamtego momentu, już wiele lat minęło, jest osobą, która podąża za Bogiem, głosi Ewangelię, chodzi w te miejsca, w których kiedyś był i opowiada o Jezusie, a Bóg dotyka życia tych ludzi i wyrywa ich z tamtej ciemności. I to, co chciałem wam powiedzieć, alleluja, z tej historii, to jest to, że zobaczcie, tak niewiele Bogu potrzeba. Że my czasami myślimy, że musimy zrobić coś do tego, aby to zbawienie stało się naszym udziałem. Może jesteś właśnie w takim miejscu, gdzie chciałbyś, żeby rzeczywiście Bóg stał się taką setnem twojego życia. Jak pastor mówił, pierwszą, najważniejszą osobą w twoim życiu i naprawdę zabiegasz o to. Myślisz, co tu jeszcze mogę zrobić, co jeszcze mogę zawalczyć. Ale pierwszy krok jest taki, żebyś po prostu do Niego przyszedł i Mu zaufał. I będzie moment, kiedy Bóg dotknie twoje serce i wtedy to wyznanie grzechu, to pokuta, która jest, będzie zupełnie inna niż to może, które teraz próbujesz na siłę w sobie wzbudzić. Dlatego, że Bóg najpierw nam okazał łaskę, a potem my do Niego przyszliśmy. I tak to jest w historii, i tak to jest w Ewangeliach. Więc nie wiem, do kogo to jest, ale wierzę, że ktoś potrzebował to usłyszeć, że dużo więcej jest udziału Bogu udziału Boga w przyjściu do Niego niż jakichś twoich starań, wysiłków i próbowania bycia świętym. Amen. Dobra. To przejdźmy do kazania, które trochę jest związane, ale nie tak mocno.
Pewnie wszyscy znamy tekst modlitwy Ojcze Nasz. Nie będziemy cytować, bo mówię, wszyscy znają. I w tej modlitwie, kiedy Jezus uczył apostołów, jak mają się modlić, Jezus porusza bardzo wiele ważnych tematów. Porusza temat tego, że Bóg jest naszym Ojcem, co było rewolucyjne w tamtych czasach. Porusza temat tego, że Bóg jest naszym zaopatrzeniem. Porusza wiele, wiele innych tematów. I porusza jeden temat, na który chciałbym zwrócić waszą uwagę, bo w Ewangelii Mateusza, zaraz po tekście modlitwy Ojcze Nasz, Jezus de facto ze wszystkich tych tematów tej modlitwy wybiera dokładnie ten jeden po tym, aby go kontynuować i po to, aby o nim mówić. Więc wydaje mi się, że jest on jakiś taki, albo w tamtym czasie przynajmniej był ważny i naprawdę istotny. I wiem, że temat, który zaraz usłyszycie, wielu z nas już słyszało, ale chciałbym, żebyście mieli uszy swoje otwarte na to, co Bóg do nas będzie mówił. Bo w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 14 werset, czytamy takie słowa. To jest werset po tym, jak kończy się modlitwa Ojcze Nasz. Bo jeśli nie odpuścicie ludziom ich przewinień, jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Myślę, że już wiecie, jaki temat, bo będziemy troszkę mówili o przebaczeniu. I to jest bardzo ważny temat. Bardzo ważny temat w naszym życiu, aby w tym stylu żyć. I chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili to, dlaczego dla Boga jest ten temat tak ważny. Dlaczego tuż po modlitwie Ojcze Nasz, ze wszystkich tematów, które są w tej modlitwie, Jezus wybrał ten jeden. I ogólnie rzecz biorąc, to, co musimy wiedzieć, to to, że kiedy Bóg zwraca naszą uwagę na coś, czy to jest przykazanie, czy to jest zachęta do czegoś, to Bóg robi to z bardzo prostego powodu. Robi to dla naszego dobra. Moje ostatnie odkrycie, którym się gdzieś tam w internecie też dzieliłem, dotyczy akurat Ewangelii Jana, 15 rozdziału, gdzie jest napisane o tym, że że my jesteśmy latoroślami, że my jesteśmy gałęziami tej latorośli, którą jest Jezus, i każda gałąź potrzebuje przycinania. I kiedy nam się kojarzy, jak mówimy przycinanie, to nam się kojarzy zazwyczaj z czymś bolesnym, nieprzyjemnym, trudnym, ale to, co jest w tym fragmencie napisane, to tam jest napisane tyle, że to całe przycinanie jest po to, żeby w twoim życiu była pełnia owocu. Żeby w twoim życiu, jak jeszcze dalej poczytamy, była pełnia radości. Radości, która pochodzi od naszego Boga. Więc tam jest bardzo jasno pokazane, że Bóg robi rzeczy, które czasami nam się wydają trudne, ale one są po to, aby nas błogosławić. I tak jest ze wszystkim. Kiedy Bóg mówił Izraelitom coś takiego, że mają nie brać sobie żon z obcych plemion. Okej, Boże, dlaczego? Przecież to jest dziwne. No, fajne dziewczyny, mądre, może czemu nie? Ale jeżeli popatrzymy na historię Izraela, to zobaczymy, że większość jakichś problemów albo wtop wielkich królów było spowodowanych przez to, że byli nieposłuszni temu jednemu drobnemu, można by powiedzieć, przykazaniu. Kiedy Bóg na przykład podkreśla to, że tylko Jemu należy się chwała i tylko Go powinniśmy uwielbiać, to wcale nie chodzi o to, że Bogu brakuje jakiegoś, nie wiem, poczucia wartości i potrzebuje od nas usłyszeć coś miłego, żeby się dobrze poczuć. Zupełnie nie o to chodzi. Czytamy, kiedy Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, to mówi, jakby było potrzeba, to kamienie by nawet wołały. Co za problem? Dla Boga nie ma problemu, żeby wzbudzić chwałę dla Jego imienia. Ale Bóg mówi jednak, żebyśmy Go i tylko Go uwielbiali. I wierzę, że to, do czego Bóg nas zachęca przez to i co Bóg chce osiągnąć przez to uwielbienie w naszym życiu, to jest to, co jest zapisane w psalmach. W psalmie 135 czytamy takie oto słowa. Bożki pogan są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Nie ma też tchnienia w ich ustach. Niech będą podobni do nich twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. To jest niesamowita rzecz napisana, że stajesz się podobny po prostu do tego, co uwielbiasz. Stajesz się podobny do tego, co uwielbiasz. I dlatego, kiedy Bóg zachęca nas, uwielbiajmy tylko Go, to chodzi o to, żebyśmy przez to uwielbienie stali się podobni do Niego. Abyśmy mieli życie, które jest u Niego. Więc jeżeli popatrzymy na temat przebaczenia, to dokładnie jest ten sam mechanizm. Mimo, że często nam się kojarzy, że to jest trudne, bolesne, to Bóg
robi, jakby zachęca nas do tego, dlatego że to ma przynieść błogosławieństwo w naszym życiu. I myślę, że powiem teraz zdanie, które większość z was słyszała, jest bardzo znane, że akurat, że z nieprzebaczeniem jest tak, jak z piciem trucizny w nadziei, że zaszkodzi tej drugiej osobie, która cię skrzywdziła. Myślę, że większość z nas to słyszało, ale jest to absolutnie prawdziwa historia, prawdziwe stwierdzenie, prawdziwe zdanie. I chciałbym, żebyśmy też o tym przeczytali w historii, która w Biblii dotyczy przebaczenia chyba jak żadna inna. Otwórzmy Księgę Rodzaju, 50 rozdział. I tam od 15 do 22 wersetu chciałbym przeczytać. O, jest wyświetlone. To jest historia Józefa i jego braci. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi: ach, przebacz braciom swoim ich występek i niech grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. I znamy tą historię. Chciałbym, żebyśmy sobie też troszeczkę historii tutaj takiej chronologii wprowadzili. Kiedy Józef był sprzedany przez swoich braci do Egiptu, miał około 17 lat. Kiedy został drugim najważniejszym człowiekiem po faraonie, co w ten sposób Bóg wypełnił obietnicę, które mu złożył, kiedy był jeszcze młody, miał 30 lat. Potem następuje w Egipcie 7 lat obfitości. Następują kolejne 2 lata głodu, które Bóg zapowiedział też przez sen, który dał faraonowi. Więc te słowa, które teraz... Więc moment, kiedy Józef spotyka swoich braci, następuje w momencie, kiedy on ma 39 lat. A słowa, które przed chwilą czytaliśmy, następują w momencie śmierci Jakuba i wiemy, że wtedy Józef miał około 59 lat. Więc zobaczcie, przez około 20 lat Józef miał podstawę do tego, aby żywić autentyczną nienawiść, złość, cokolwiek, myśleć sobie źle o swoich braciach. Naprawdę mogło to urosnąć do bardzo, bardzo dużych rozmiarów w jego sercu. I kiedy po tych 22 latach przychodzą do niego bracia z prośbą o pomoc, z prośbą o ratunek, widzimy, że Józef, jakby te wszystkie rzeczy do niego wracają. On pamięta tę historię. On wie, co tam się wydarzyło. Ale traktuje tych braci zupełnie normalnie. Widzimy, że w jego sercu nie ma tutaj żadnych jakichś złości, chęci wymierzenia nie wiadomo jakiej sprawiedliwości, zemszczenia się na nich. Więc to jest moment, kiedy oni przyjeżdżają do Egiptu i wtedy Józef zachęca ojca swojego, jego braci, całą ich rodzinę, aby razem zamieszkali w tym Egipcie. I tą historię, którą teraz przeczytaliśmy, jest dla mnie bardzo, bardzo dziwna. Ponieważ od momentu, kiedy na nowo zamieszkali wszyscy razem w Egipcie, do momentu śmierci Jakuba znowu mija około 20 lat. Przez te 20 lat Józef był dobry dla swoich braci, dla swojej rodziny, dbał o nich, troszczył się, ale z jakiegoś powodu czytamy, że oni zaczęli kombinować na nowo. Że ten tekst się zaczyna od tego: powiedzmy Józefowi, parafrazując, nie, wyślijmy sługi, niech oni powiedzą Józefowi, że ojciec nakazał mu, żeby on nam przebaczył. Przez 20 lat bracia Józefa z jakiegoś powodu nie uwierzyli Józefowi, że w jego sercu nie ma żadnego pretensji, nieprzebaczenia, chęci do wymierzenia kary przeciwko nim. Przez 20 lat. Więc
wykombinowali to, co... No, wykombinowali, tak? To nie pierwszy raz, kiedy coś wymyślili dziwnego. Wcześniej, kilkadziesiąt lat wcześniej, wymyślili, że go sprzedadzą. Teraz wymyślili, że spróbują go oszukać i włożyli w słowa sług zdanie, którego ich ojciec nigdy nie wypowiedział. I to, co mi pokazuje w tej całej historii, to jest to, że przebaczenie nie jest potrzebne tak naprawdę oprawcy, ale potrzebne jest temu, który został zraniony. Bracia Józefa przez 20 lat tego mieszkania z nim jakby nie przyjęli tego przebaczenia i żyło im się całkiem okej. Jakby nie czytamy, żeby cokolwiek było nie tak w ich sercu. Więc dla nich to było prawie że obojętne. Ale gdyby Józef już dużo wcześniej im nie przebaczył, to jestem pewny, że nigdy by nie doszedł do tego miejsca powołania, które było nad nim. Gdyby Józef dużo wcześniej im tego nie przebaczył, byśmy nie czytali tej historii, bo kiedy bracia by do niego przyszli, to wykorzystałby władzę, jeżeli by doszedł do tego miejsca, wykorzystałby władzę, autorytet, miejsce, w którym był, żeby się na nich zemścić i dokonać odwetu. A umówmy się, to nie była mała rzecz. Dlatego wracam do tego zdania, że nieprzebaczenie jest jak picie trucizny w nadziei, że zaszkodzi komuś innemu. A ta historia pokazuje, że przebaczenie jest przede wszystkim potrzebne temu, który został skrzywdzony, a niekoniecznie, a tak bardzo temu, który skrzywdził. Ale zatem do tego zaraz dojdziemy. Jeszcze jest jedna niesamowite zdanie, które wypowiada tutaj Józef w tym tekście, który przed chwilą czytaliśmy. W wersecie 19 czytamy coś takiego. A Józef rzekł do nich, nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Nie wiem, czy kiedykolwiek o tym tak myślałeś. Zaraz ci powiem zdanie, które brzmi jak herezja, więc bądźcie ostrożni. A potem pokażę, że w Biblii tak jest. Herezja, to zdanie, które chcę powiedzieć, które brzmi jak herezja, jest takie. Jeżeli decydujesz się komuś nie przebaczyć, to stawiasz się na miejscu Boga. Jeżeli decydujesz się komuś nie przebaczyć, to stawiasz się na miejscu Boga. Józef tutaj powiedział, czyż ja jestem na miejscu Boga? Kiedy go jakby zachęcali do tego, żeby przebaczył swoim braciom. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Gdzie to jest w Biblii? Jest bardzo znany fragment, który pewnie kojarzycie. Powiedzcie mi, pomsta i osąd do kogo należy? Do Pana, do Boga. List do Rzymian 12:19. List do Rzymian 12:19. Sędziom jest kim? Kto jest sędzią? Bóg jest naszym sędzią. Więc za każdym razem, kiedy decydujemy się komuś nie przebaczyć, to tak naprawdę to, co robimy, to stawiamy się w miejscu Pana Boga. Zajmujemy Jego miejsce, próbując zatrzymać komuś winy, komuś, kto nas skrzywdził. Były to winy, było to skrzywdzące, ale kiedy decydujesz się trwać w nieprzebaczeniu, to tak jakbyś stawiał się na miejscu Boga i mówiąc, chcę ci zatrzymać ten grzech, który wyrządziłeś przeciwko mnie. Więc jakby sami oceńmy, czy warto w takim miejscu być, czy to jest właściwe miejsce. Ale pójdźmy dalej. Bo chciałbym zaraz dojść jeszcze do pewnego aspektu, który wydaje mi się jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o przebaczenie. Bo kiedy mówimy o przebaczeniu, to często nam się kojarzy, albo że to jest, że przebaczyć mogę wtedy, kiedy będzie już wszystko dobrze. Na zasadzie ktoś mnie przeprosi, moje emocje już gdzieś tam odejdą z tym związane, nie będzie mnie już to bolało i wtedy mogę przebaczyć. I okej, jest lepszy ten moment niż żaden, jak najbardziej. Kiedy dłużej chodzisz z Bogiem, no to pewnie już słyszałeś niejedno kazanie o tym, że trzeba przebaczać, więc może sobie myślisz, okej, wiem, że emocje tutaj nie są najważniejsze, więc kiedy już ktoś mnie, że emocje są nie najważniejsze, jak już ktoś mnie przeprosi, to mimo, że to dalej mnie będzie bolało, okej, przebaczę mu. Kolejny jest jakiś aspekt, że jest taki, że okej, przebaczę komuś, dobra, miną 3 dni, trochę się uspokoję, przebaczę komuś. Wszystko jest okej, jak przebaczasz, jest super. A teraz chcę wam pokazać miejsce, do którego Bóg nas wszystkich zaprasza. Nie wiem, czy pamiętacie taka postać znana, Jezus Chrystus.
Może kojarzycie. Kiedy wisiał na krzyżu i był w środku krzywdy, którą mu wyrządzali, co powiedział z krzyża? Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem, jakby owładnięty przez Ducha Świętego Szczepan, kiedy go kamienowano i leciały w jego stronę kamienie, co on powiedział? Przebacz im to. Nie zalicz im tego grzechu. I miejsce, do którego Bóg nas zaprasza i styl życia, do którego Bóg nas zaprasza, jest taki, żebyśmy umieli przebaczyć już nawet w środku krzywdy, która nam się dzieje. Żebyśmy nawet na jeden dzień nie trwali w tym nieprzebaczeniu, bo to tylko niesie destrukcję i krzywdy do naszego życia i do życia otoczenia, w którym jesteśmy. Nie powiem, że ja jestem w tym miejscu, ale wiem, że do tego miejsca chcę dążyć. Aby zanim jeszcze ktokolwiek mnie przeprosi, zanim moje gdzieś tam emocje nawet opadną albo już prawie zapomnę o tym, ja chcę przebaczyć jak najszybciej. I to jest bardzo prosty sposób, jeżeli sobie przypomniesz może to, co teraz mówię. Ja czasami robię tak, że jeżeli, nie wiem, ktoś, zazwyczaj ostatnio to gdzieś są moje dzieci, troszeczkę gdzieś podpadną mi, wychodzę do toalety i tam staję przed Bogiem i mówię, przebaczam ci, synku, to i to. Są drobne rzeczy, bo to jeszcze ile może sześciolatek nawywijać, ale to jest już coś, co dotyka gdzieś mojego serca. Gdzieś powoduje jakąś złość, jakąś niechęć i wolę tą drobną rzecz załatwić jak najszybciej, aby ona nie zaczęła siać zniszczenia w tej relacji, w tym dniu nawet. Bo po co mam czekać do rana, skoro Bóg zachęca mnie, żebym przebaczył już teraz. I każdy z was sobie znajdzie swój sposób, jeżeli tylko będziemy o tym pamiętali. Okej, więc powiedzmy sobie, czym to przebaczenie jest, żebyśmy wiedzieli. I chciałbym właśnie o to, żebyśmy zapamiętali to bardzo mocno. Przebaczenie jest tak naprawdę pozbawieniem się prawa do wymierzenia sprawiedliwości. Pozbawieniem się prawa do wymierzenia sprawiedliwości. I nie mówię o tym, o czymś takim, że nie wiem, ktoś ci ukradł, policja go złapała, a ty powiesz, dobra, dajcie mu spokój, no nie? Nie, jeżeli ktoś, nie wiem, okradł cię, zrobił ci krzywdę, policja go złapała, bo to było jakieś wykroczenie z kodeksu karnego, są sądy, żeby wymierzyć sprawiedliwość, tak? To jest okej. Okay. Ale to, co robi przebaczenie w naszym sercu, to, że nam, którzy do tego nie jesteśmy uprawnieni, ani, że tak powiem, w ludzki sposób, ani w Boży sposób, my decydujemy się po prostu, nie odbieramy sobie prawo do wymierzenia kary i do wymierzenia sprawiedliwości. I czasami jest taki bardzo znany fragment a propos przebaczenia. Nie wiem, może jak ktoś jest, że tak powiem, którymś pokoleniem wierzących, możliwe, że to słyszałeś. To fragment o rozżarzonych węglach. Jest on zapisany w przypowieściach. Jest tam mowa o tym, żeby nakarmić swojego nieprzyjaciela, swojego wroga, ponieważ w ten sposób zgarniasz węgle rozżarzone na jego głowę. I czasami, kiedy czytamy ten fragment, to nam się rozżarzone węgle źle kojarzą. I myślimy sobie, dobra, to ja mu przebaczę, nie będę się tu mścił, odbiorę sobie jakby to przebaczę w cudzysłowie. To Bóg wtedy, że tak powiem, weźmie ten rozżarzony węgiel i tak go przypali, że po prostu gościu popamięta. No sorry, to nie jest przebaczenie. I nawet nie o tym jest ten fragment, chcę ci powiedzieć. Czasami tak myślimy, że Bóg jakby zemści się i tak mu za nas, że tak powiem, odda, że to będzie boska kara, a nie nasza, czyli trzy razy mocniejsza. To nie o tym jest ten fragment. Kiedy sobie jakby poczytamy Biblię, zobaczysz, że rozżarzone węgle występują w kilku miejscach w Biblii, ale pierwszy raz występują, albo jeden z takich bardziej znanych miejsc może, to jest w Księdze Izajasza. Kiedy jest historia o tym, że Izajasz mówi, że on jest człowiekiem nieczystych warg i że on nie jest godny do tego, aby tutaj w imieniu Boga się prorokować, wypowiadać. Wtedy jest tam tak, on ma widzenie i anioł bierze z ołtarza, który stoi przed Bogiem, rozżarzony węgielek, dotyka jego ust i go oczyszcza. I chcę ci powiedzieć, że te rozżarzone węgle, które zgarniasz na głowę swojego nieprzyjaciela, osoby, która wyrządziła ci krzywdę, to są węgle ku oczyszczeniu, ku usprawiedliwieniu, ku zbawieniu, ku łasce, bo taki jest nasz Bóg. Kiedy decydujesz się przebaczyć i nie
nie domagać się sprawiedliwości, nie jesteś, jakby nie próbujesz tutaj jakby zemścić się, to zgarniesz na głowę tej osoby rozżarzone węgle ku jej oczyszczeniu, upamiętaniu, usprawiedliwieniu. Znamy historię o tym, jak Bóg posyłał proroka Jonasza do Niniwy. I Jonasz znał Boga. I wiedział, że jeżeli tylko ktoś zawoła do Niego, do Boga, z pokutą, ze złamanym sercem, to choćby te grzechy były tak wielkie, Bóg z radością mu je odpuści. I dlatego Biblia mówi, nie stawiajmy się w miejscu Boga. Bo kiedy my jesteśmy skrzywdzeni, to do odpuszczenia takiego, do błogosławieństwa, do zapomnienia tych win, czasami nam jest bardzo daleko i prędzej byśmy zgnietli tą osobę, niż okazali jej łaskę i miłosierdzie. Okej, ale to wszystko myślę, że już słyszeliście. Ale chciałbym wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy a propos przebaczenia, która też jest w tym tekście z historii z Józefem. I skąd to kazanie w ogóle? Bo ostatnio jakiś czas, kilka razy miałem okazję rozmawiać z ludźmi wierzącymi. I jakieś takie tematy dziwne wychodziły. Tematy dotyczące przebaczenia. Kiedy na przykład ktoś kogoś zranił w kościele 15 lat temu i to nie była jakby krzywda z tych takich, które gdzieś by potem musieli w gazetach opisywać. To było, że ktoś komuś powiedział nie, albo był niemiły, nieuprzejmy, albo no, naprawdę takie ludzkie jakieś nieporozumienia, ale gdzieś zostało to w sercu tej osoby, która gdzieś to było zranienie. Ale ponieważ ta osoba znała jakby Boga, wiedziała, że trzeba przebaczać, to jakby pomodliła się i powiedziała, przebaczam tej osobie to, to i to. Tylko jest pewien problem. Bo rozmawiam z tą osobą 15 lat po całych tych wydarzeniach i słyszę, że ta osoba unika kontaktu z tamtymi braćmi z kościoła, z tamtymi ludźmi z kościoła. Że najchętniej usuwa się na bok i jeżeli tylko może, to nawet nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. I jak było kilka takich sytuacji i zrozumiałem pewną rzecz a propos przebaczenia, że bardzo znamy teorię dobrze, ale z praktyką trochę kulejemy. Bardzo dobrze znamy teorię i wiemy, że trzeba przebaczyć, ale często z praktyką kulejemy. Bo popatrzcie, co jest w tym fragmencie a propos Józefa. W ostatnim wersecie czytamy, Józef mówi, nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze, tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Chcę ci powiedzieć naprawdę bardzo ważną rzecz, że twoje przebaczenie, które jest jak najbardziej duchową rzeczą, ono raczej prędzej niż później, ale na pewno musi się zanim manifestować w fizycznym życiu. Jeżeli naprawdę komuś przebaczyłeś, to okej, zaufanie może nie będzie to samo, mądrością jest, żeby być ostrożnym, nie dać się na przykład oszukać drugi raz. Ale twoje serce jakby powinno być w miejscu, w którym po prostu możesz z tą osobą porozmawiać, jeżeli musisz się spotkać, tak? Jeżeli ktoś zrobił ci krzywdę, i to mówię o drobnych rzeczach, nie chcę teraz mówić o jakichś naprawdę traumatycznych, wielkich sprawach, ale o drobnych rzeczach. Załóżmy, że miałeś świetny pomysł na ewangelizację i pastor powiedział, że nie. Naprawdę to jest, pastor może to powiedzieć, to jest jedna rzecz. A dwa, że to jest drobnostka, spróbuj za miesiąc. Ale zdarza się, że gdzieś pojawia się jakaś zadra w naszych sercu, no jak, przecież takie szczytne dzieło i tak dalej. Jeżeli coś takiego jest w twoim sercu i z tego powodu unikasz spotkania z pastorem może, albo, nie wiem, masz jakąś niechęć, żeby rozmawiać z nim, to znaczy, że tak naprawdę jeszcze to przebaczenie nie dokonało się w twoim sercu. Że ono jeszcze nie wydało tego owocu, które powinno. Że to nie jest załatwiona sprawa do końca. Mimo, że może gdzieś przyniosłeś to przed Boga. Chciałbym wam powiedzieć taką historię, która jest bardzo praktyczna w tym względzie. Było pewne małżeństwo. I tak się zdarzyło, że żona gdzieś tam no, skrzywdziła tego męża, ale ponieważ gdzieś byli chrześcijanami, to żona przeprosiła za to, co zrobiła. Mąż mówił, że przebaczył. I 10 lat po tych wydarzeniach, kiedy ta krzywda się zadziała,
to małżeństwo przyszło do pastora, nie naszego, z innego kościoła historia, na rozmowę duszpasterską. I żona mówi do pastora, są właśnie na tych rozmowach, i żona mówi: pastorze, 10 lat temu wydarzyło się to i to. I mąż przez 10 lat mi nie przebaczył. Co tu zrobić? Więc pastor mówi takie zdanie do tego męża, mówi: czy przebaczyłeś swojej żonie? Tak, że przebaczyłem już wtedy. Okej, wymień mi 10 dowodów na to, że rzeczywiście jej przebaczyłeś. I wtedy tego faceta wmurowało, nie wiedział, co powiedzieć. Dobra, no to mówi: pomyśl, przyjdźcie za tydzień. Przyszli tydzień później i pastor mówi: jesteś przygotowany? Jestem. I mąż zaczął czytać: uprzejmie odnoszę się do mojej żony. Z radością robię jej rano śniadanie. Kiedy widzę, że jest zmęczona, to pierwszy biegnę po to, aby jej usłużyć i jej pomóc. Staram się, żeby dobrze o niej mówiono w moim otoczeniu i nigdy złego słowa publicznie na moją żonę nie powiedziałem. I wymienił 10 takich normalnie błahych rzeczy. Kiedy żona to usłyszała, rozpłakała się i powiedziała: tak, to wszystko jest prawda. Tak, to wszystko jest prawda. I dlaczego mówię tą historię? Dlatego, żebyście zrozumieli, jak ważne jest to, że przebaczenie, mimo że to jest rzecz duchowa, ona musi mieć odzwierciedlenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Nie ma czegoś takiego, że załatwiliśmy to przed Bogiem, a to nie ma wpływu na nasze życie. Tak jakby było, jakby fakt, że jesteś zbawiony, który jest duchową rzeczą, nie miał wpływu na twoje życie, to coś jest nie tak. Tak samo jest z tym, kiedy przebaczamy. Ale co więcej, ta historia pokazuje, i też ta historia z Józefem, że w całej w tej otoczce był jeden problem. Mimo że osoba, która została ofiara, czyli w tym przypadku mąż albo Józef, przebaczył tym, którzy go krzywdzili, to został jeszcze jeden kłopot. Ci krzywdziciele, ci, którzy zawinili, nie przebaczyli sobie. Nie przebaczyli sobie. Bracia Józefa nie byli w stanie jakby uporać się z tym, co zrobili, kiedy Józef był nastolatkiem. Jak skrzywdzili jego, jak skrzywdzili swojego ojca. W tej historii ta żona przez 10 lat nie mogła sobie wybaczyć tego, że nawaliła w tej relacji małżeńskiej. I zobaczcie, jak kiedy jesteśmy połączeni, kiedy jesteśmy razem, kiedy musimy razem żyć, to są dwie strony, które potrzebują coś załatwić w swoim sercu. Jedna osoba, która została skrzywdzona, musi przebaczyć krzywdę, która się jej zadziała, po to, aby normalnie żyć i aby to życie było pełne radości i błogosławieństwa. Ale jeżeli blisko jest osoba, która krzywdziła, która zawiniła i która poczuwa się do winy, to ona musi przebaczyć sobie, ponieważ zarówno Bóg jej przebaczył, nawet ta osoba, która została skrzywdzona, jej przebaczyła. Jeżeli tego nie zrobi, to niestety to też będzie miało negatywny wpływ na jej życie. Więc kiedy mówimy o przebaczeniu, to pierwsza rzecz jest to, żeby przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. To są te rzadsze sytuacje, uwierzcie mi. A te częstsze są, kiedy musimy przebaczyć sobie, że my nawaliliśmy. Że my nie zareagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Że my zrobiliśmy coś, co nie przystoi. A diabeł lubi wykorzystywać, kiedy takie poczucie winy gdzieś jest w naszym sercu. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Ja mam na to taki sposób. Kiedy ktoś mnie skrzywdzi, i zwłaszcza chodzi o te drobne rzeczy, to jest wtedy dużo łatwiej. To co robię, to tak, staję przed Bogiem i mówię: Boże, przebaczam tej osobie to i to. Ale drugą rzecz, którą zaraz po tym robię, to zaczynam tą osobę błogosławić, tak jakby się nigdy nic nie stało. Tak jakby się nigdy nic nie stało. Miałem kiedyś taką historię, że w kościele ukradziono mi laptopa. Każdy może przyjść do kościoła, niekoniecznie nawrócona osoba. I ukradli mi laptopa tuż przed pracą inżynierską, więc 3/4 pracy tam było i już nie było.
I kiedy wychodziliśmy z kościoła, to nie było mi szkoda nawet tego laptopa czy tej pracy. Tak byłem trochę obojętny, smutno może z tego powodu, że coś straciłem. Ale idę z kolegą i on mówi do mnie takie dziwne zdanie. Marek, masz błogosławić tego człowieka. Masz mu przebaczyć. Mówię, no nie mam do niego nawet urazy, w sensie, okej, ukradł mi laptopa, rzecz jak rzecz. Masz błogosławić. To było dziwne. Na początku to zignorowałem, ale przyszedłem do domu, mówię, błogosławić? Spróbujmy. Stanąłem przed Bogiem i... usta mi się nie chciały otworzyć. Boże, co ja mam powiedzieć? Modlitwa, która mi się cisnęła na usta, to mówię, Boże, dziękuję Ci, że ktoś mi ukradł laptopa. To jest głupie. Tak mi się pomyślało, ale tak bym w życiu nie powiedział. To nie jest modlitwa. I 2 albo 3 dni mi zajęło, żeby sklecić modlitwę w tym temacie. Naprawdę się zmagałem, nie wiedziałem jak. Tylko mi przychodziło tego typu, Boże, dziękuję Ci, że ten Pan ukradł mi laptopa, czy ten złodziej ukradł mi laptopa. Ale gdzieś tak jakby trwałem przed Bogiem, próbowałem tę sprawę załatwić, modliłem się, tak poza tym uwielbiałem Boga i w pewnym momencie Bóg mi otworzył moje oczy, czy tam powiedział mi, co trzeba zrobić. Właśnie wtedy mi powiedział, błogosław życie tego człowieka, błogosław jego rodzinę, błogosław jego finanse, błogosław jego relacje. I do tej pory pamiętam tę modlitwę. Panie, ja Ci dziękuję, że kochasz tą osobę i błogosławię ją wszelkim Twoim duchowym błogosławieństwem. Modlę się o to, aby miała tak duże zaopatrzenie od Ciebie, żeby nigdy w życiu nie musiała kraść. Błogosławię jego rodzinę, aby jego dzieci, jego żona, kogokolwiek tam ma, byli radośni i szczęśliwi, ponieważ tato jest w domu, ponieważ dba o nich i troszczy się. I błogosławiłem każdą inną dziedzinę jego życia. Błogosławiłem każdą ważną dziedzinę jego życia. Niezależnie od tego uczynku, któremu ta osoba się dopuściła. Wolność do mojego serca przyszła olbrzymia, a ta lekcja spowodowała, że moje relacje z synem są ciągle dobre. Się okazało, że dziecko, że mój syn jest osobą, której muszę najczęściej w moim życiu wybaczać. I kiedy gdzieś te emocje, ta złość, to takie frustracja w moim sercu się rodzi i myśli mówią, najchętniej to bym powiedział, wynoś się stąd. To prawda jest taka, że to są tylko emocje, ale to, co mam w głębi sercu, to i to staram, i o tym pamiętam i to staram się wypowiadać. Błogosławię Cię życiem, synku. Błogosławię Cię mądrością. Błogosławię Cię wszystkim, co najlepsze. I wiecie co? 3 minuty i jest po sprawie. 3 minuty i serce jest we właściwym miejscu. Relacja jest uratowana. Znowu mogę wyjść z tej toalety, gdzie się zamknąłem i po prostu bawić się z moim dzieckiem, ciesząc się tym, że znowu jesteś... Moje serce... On przebacza w 3 sekundy, tam nie ma problemu. Że moje serce jest we właściwym miejscu. I wierzę, że to jest klucz do życia wielu z nas. Że może są drobne rzeczy, które nawet może o nich zapomniałeś, albo one się tylko aktywują, kiedy widzisz jakąś osobę. Ja Cię zachęcam do takiego stylu życia, że jeżeli jeszcze widzisz, że nie ma tego owocu, że ciągle jeszcze, nie wiem, nie możesz się spotkać z tą osobą, porozmawiać, jakkolwiek normalnie jej traktować, to chcę, żebyś do swojej codziennej listy, do modlitewnej dopisał punkt błogosławieństwo. Błogosławieństwa życiu tej osoby albo osób, jeżeli ich jest więcej. Naprawdę błogosławieństwo życia tych osób. Słyszałem kiedyś historię jednego pastora, który gdzieś tam jest rozpoznawany. On mówi, na jego temat napisano mnóstwo książek, kłamstw, oszczerstw. Jakby tak bywa w świecie. Mówi, że to, co przez wiele lat trzyma jego serce w pokorze, czyste przed Bogiem, to jest to, że do każdego dnia modlitwy dorzuca błogosławieństwo o ludzi, którzy najbardziej przeciw niemu wypisują różne głupoty. I to publicznie, w internetach, książki i tego typu historie. Bo Biblia mówi o tym, żebyśmy błogosławili naszych nieprzyjaciół. I wtedy okazujemy się naprawdę dziećmi Bożymi. Więc chciałbym, żebyśmy zrobili tą krótką praktykę teraz. Zwłaszcza w tych drobnych rzeczach. Także proszę, powstańcie.
I chciałbym, żebyś, jeżeli musisz powiedzieć jeszcze przebaczam, powiedz przebaczam. Ale jeżeli, ale druga rzecz, którą, na którą chcę powiedzieć akcent, położyć akcent szczególnie, to jeżeli może przebaczyłeś, powiedziałeś to, co trzeba, bo wiesz, jak powinno być, ale dalej jest jakiś taki niesmak w tej relacji, dalej jest jeszcze coś nie tak. I to naprawdę mogą być błahe rzeczy, nie wiem. Na przykład to, że z kazalnicy dawno nie było odkazania, nie wiem, czysto ewangelizacyjnego i masz to za złe kaznodzieją. Przepraszam w imieniu kaznodziei. Ale to błogosław nas, jeżeli to jest gdzieś rana w twoim sercu. Jeżeli ktoś powiedział ci coś niemiłego i z tego powodu gdzieś zabolało, i może już to było dawno temu, ale błogosław tą osobę, jeżeli ciągle to ci przychodzi do głowy. Zrób to teraz i zrób to tak długo, aż w końcu, że tak powiem, twoje serce stanie we właściwym miejscu. Dobrze, moi drodzy, to zachęcam was do modlitwy. Ja będę się modlił tak ogólnie, a wy patrzcie w swoje serce, jak można tutaj grać głośniej, żeby trochę było tak prywatności. I to będzie koniec mojej usługi. Dzięki ci, Jezu, za to, że ty jesteś dobry. Dziękuję ci, Panie, za to, że ty przebaczyłeś nam wszystkie nasze grzechy i wszystkie nasze winy. Dziękuję ci, Jezu, za to, że ty nie chowasz do nas żadnej urazy. Że mimo że to, że nasze grzechy przeciw tobie były przeogromne i nasza krzywda, którą tobie wyrządziliśmy, była przeogromna, bo musiałbyś zostać przybity z tego powodu do krzyża, musiałeś być ubiczowany, musiałeś nieść koronę cierniową, wyrywano ci włosy z brody, zmaltretowano swoje ciało i to wszystko z naszej winy, Panie, to ty nawet na chwilę nie postanowiłeś w swoim sercu, że nie będę się do nich odzywał, że nie będę ich błogosławił, ale sprawiłeś, że możemy nazywać się twoimi dziećmi, ale wyciągnąłeś do nas swoją dłoń z samymi dobrymi rzeczami i mówiłeś, bierzcie co chcecie. Dlatego, że Panie, ty nie wchowałeś do nas żadnej urazy, ale przebaczyłeś nam już w trakcie tego, jak krzywdziliśmy cię, jak byłeś przybijany do krzyża, jak umierałeś za nas. Panie, my chcemy naśladować ciebie. Chcemy być tak jak ty. I teraz błogosławimy każdą osobę, która zrobiła coś przeciwko nam. Zawinęła w mały czy w duży sposób, nie ma znaczenia. Panie, błogosławię tę osobę. Błogosławię te osoby, przebaczam im i ogłaszam Twoje życie, ogłaszam Twoją radość, ogłaszam Twój pokój nad nimi, Twoją wolność, Twoją obfitość. W imieniu Jezusa błogosławię, w imieniu Jezusa błogosławię każdą dziedzinę tych osób, które zawiniły przeciwko mnie, czy słusznie, czy niesłusznie. Panie, oddaję w Twoje ręce i modlę się, aby Twoje życie obfitowało w ich codzienności.